JPK to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Dotyczy to przedsiębiorstw dużych, małych i średnich oraz mikroprzedsiębiorstw. Plik przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej. Pliki JPK wysyłamy co miesiąc. Termin do złożenia takiego pliku do wysyłki jest terminem tak samo jak dla deklaracji VAT-owskiej, czyli do 25 każdego miesiąca, następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym. Natomiast ci podatnicy, którzy korzystają z kwartalnego rozliczenia VAT-u, bo też tacy są, mimo tego, że deklaracja jest kwartalna, to pliki JPK miesięcznie. Pliki JPK można wysyłać poprzez darmową aplikację Ministerstwa Finansów. Znajdziemy ją na stronie internetowej. Aby wysłać taki plik JPK, musimy posiadać swój profil zaufany, czyli tak zwany podpis elektroniczny, dzięki któremu będziemy mogli te informacje przesyłać drogą elektroniczną. Taki profil zaufany w tej chwili już można zakładać u nas w urzędzie w punkcie w pokoju numer 8. Można potwierdzić sobie ten profil, także serdecznie zapraszamy i nie czekajmy na ostatni moment, albowiem czasu jest bardzo mało, bo styczeń już rozliczamy 25 lutego, w tej chwili mamy połowę stycznia, a dużo podatników niestety będzie musiało ten profil sobie założyć. Innym wyjściem jest korzystanie z usług upoważnionego biura rachunkowego, ale to oczywiście wiązać się będzie z kosztami. Niewysyłanie plików JPK w terminie może mieć poważne konsekwencje, włącznie z karą grzywny. Więcej informacji o jednolitym pliku kontrolnym znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Kościerskim Urzędzie Skarbowym, który znajduje się przy ulicy Staszica 6 i otwarty jest od poniedziałku do piątku.